Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Rozpoczynam kolejną serię Speedruna. Wiem, że ona cieszy się dużą popularnością i pomaga Wam, moi drodzy widzowie, też w swojej grze. Cieszę się niezmiernie. Zaczynam od rankingu 1000. Już nie będę zaczynał z rankingu 400, gdyż mam nadzieję, że to nie ma większego sensu. Tam jest przede wszystkim bardzo dużo błędów popełnianych przez przeciwników taktycznych. Zaczynam od rankingu 1000. Wprawdzie tu jest 1002, dlatego że sprawdzałem na dwóch partiach, czy ten ranking nie rośnie mi o 50 oczek, żeby to, też nie miało, żeby to też miało sens, więc ten ranking faktycznie rośnie o kilka oczek po zwycięstwie i spada też kilka oczek po zwycięstwie. Ustawiam sobie przedział rankingowy, maksymalnie wysoki, tak żeby nie grać z zawodnikami np. o 200 punktów mniej. No i rozpoczynam, moi drodzy, przygodę. Także zacznijmy od posunięcia od pierwszej partii B3. Więc spróbujemy sobie grać naturalnie. Wyprowadzamy w pionki do centrum. Przeciwnik zagrał ciekawy schemat, tak też grają, to nie jest, nie jest to nic złego. Okej, okay, skoczek F3. Ja myślę, że w tym momencie mogę po prostu zagrać posunięcie E4, dlatego że skoczek może wejść do centrum. A tego się nie spodziewałem. To już jest na pewno zły ruch. To jest na pewno zły ruch. Myślę, że tutaj po prostu wyprowadzimy sobie kolejnego skoczka i pionka do centrum na D5. Zobaczcie, że przeciwnik no właśnie gra podwójne to. I też niekoniecznie wydaje mi się, że to jest optymalne. Zagram goniec na C5. Będę się tutaj czaił na punkt F2. W tym momencie też sobie zaplanuję skoczek G4. I tutaj A no, właśnie. I zobaczcie, że też już mogę spróbować to zagrać. Tylko teraz się zastanawiam, czy faktycznie to będzie dobre. Oczywiście, ruch A3 jest po to, żeby zagrać B4, co nie jest absolutnie groźne. Jeszcze zastanawiam się nad ruchem H5 i H4, tak żeby próbować atakować. Tę strukturę, właśnie w ten typowy sposób można to robić. Jak zagram tutaj, on zagra tutaj, a no to wtedy może skoczek na E5, i tutaj się pojawi słabość. Wydaje mi się, że to może zdać egzamin, więc nie robię roszady, choć mógłbym to zrobić, ale to może zdać egzamin od razu. Ruch E3. O, właśnie, zobaczcie, na tym poziomie niestety, niestety dużo błędów ze strony przeciwników. Ósmy ruch i tu już jest po zawodach. No i jeszcze Hetman. No właśnie, ale to tak jest na tym, na tym poziomie. Przeciwnik poddał. No dobrze, próbujemy sobie grać nową partię. Poszło dosyć szybko. Posunięcie, myślę, że zaczniemy sobie od ruchu E4, E5, e, OK. E, no to teraz myślę, że tradycyjnie skoczek na F3. Będę próbował oczywiście różnych debiutów tutaj. E, Przypominam też, że gram na Czeskomie. Postanowiłem jednak zagrać na Czeskomie, gdyż na Lichessie speedrun nie jest możliwy. E, tutaj ranking zawodników będzie zwrócony po zakończonej serii, więc e, krzywdy nie ma. Ale to jest tylko grane po to, żeby, żeby Wam pokazać, jakie e, są poziomy w szachach. Znaczy, na jakim poziomie grają zawodnicy na róż... Na, na, inaczej. <grym>, na jakich w jakich rankingach, e, w jakich przedziałach rankingowych przeciwnicy... Na jakim poziomie grają. No i właśnie skoczek D4 tutaj nie jest najlepszym ruchem. Przecież ja zbi zbijam sobie pionka. Czy taki ruch jest możliwy? Y o, właśnie, może ja się teraz pomyliłem, słuchajcie. <laughs> Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie ja się pomyliłem, zbijając tutaj, dlatego że no właśnie, no właśnie, ale chwila. Y tragedii chyba nie ma, bo mam taki ruch, jak tutaj zbiję. To on mi zbije tu i będą problemy. Ogromne problemy, więc mam takie posunięcia jak skoczek G4. Na szczęście, ale chwila, on mi zagra D5. Uuu, ale się narobi, Bigosu, i stracę figurę. E, ok, teraz myślę bardzo głośno, bardzo głośno myślę. E, o, popełniłem błąd, już słuchajcie, w czwartym ruchu. Prawdopodobnie tak. Należało pewnie bić tutaj skoczka i zdwoić przeciwnikowi pionki. No, zagram tu, to, o, to będę chciał zagrać taki, będzie wszystko w porządku, ale właśnie po tym ruchu będzie D5 i goniec będzie mi atakował skoczka. I jednocześnie gońca, oczywiście pionek. Bardzo ładnie zagrał. I to chyba jest w, przez niego pułapka tutaj wymyślona. Czy wymyślona, po prostu się nauczył tego, ale mnie zaskoczył gość. Dobra. Chwila, moment. Muszę się zastanowić, jak zagrać. Mogę też tak zagrać na F3. On zbije mi tu, ja zbiję skoczka, on zbije mi wieżę, ja zagram gońcem. On mi zbije tam, ja zagram tu, będę miał jakość mniej. To chyba naj... najlepsza wersja będzie w tym wydaniu. Ale biorąc pod uwagę, że gram z przeciwnikiem o tym rankingu, to chyba zaryzykuję. Zagram jednak tak, bo jeżeli on zagra tutaj, no to trudno, yy, będę musiał odbić to gońcem, on mi weźmie tu, ja zagram tak, będę miał dwa piątki za figurę, yy, spróbuję potem d3, zrobić szybko ruszadę i tyle. No popełniłem błąd, więc muszę próbować to jakoś prostować. No, tak się też zdarza. Słuchajcie, no, y, także nowa seria wystartowała tych filmów pewnie troszkę będzie. Y, jaki jest cel Speedrena 3.0? Y, szczerze mówiąc, y, ostatnio było do rankingu 2400. Myślę, że y, takie samo założenie zrobimy, może ciut większe. Y, no, zobaczymy też, jak wyjdzie, ale takie absolutne minimum. Co? Aha, przeciwnik zbija, żeby mi zbić skoczka. No. To dla mnie jest dobry oczywiście deal. Robię teraz szybko rozzadę i jest wszystko w porządku. Tutaj białe mają już po prostu przewagę w rozwoju. Więc Hetman tańczący tutaj nic nie zdziała. No ale to tak właśnie jest. Zobaczcie, że w tej sytuacji no, należało przede wszystkim zagrać tam D5. Ok, jest posunięcie skoczek na F6. Zagram skoczkiem na C3 broniąc pionka. Również taki ruch był możliwy, wiele możliwości, ale tutaj staram się Wam pokazać, żeby mieć dobry nawyk wyprowadzenia figur przede wszystkim i też to będę czynił. W następnym ruchu chcę zagrać d4, mieć tutaj gońca swobodnego, może f3, może f4, zastanowię się, mam duży wybór, chyba że przeciwnik zagra gońcem na c5, co mi utrudni zagranie pionkiem i nawet pionka d4 to też mi utrudni. Opcje, no ale zobaczymy, jak zagra przeciwnik. Poza tym, taki ruch to też mogę zagrać tu. No właśnie, jest ruch d6, więc gram sobie d4 do centrum bardzo mocno i też widzimy, że Hetman stoi nienaturalnie teraz jeżeli przeciwnik nie ma roszady a ja już mam dobry rozwój, nawet nie muszę specjalnie gońca gdzieś tam wyprowadzać sobie na przykład na e3, mogę zastosować już atak na przeciwnika czyli ruch e5, właśnie d4 raz, że do centrum, dwa, że pionek podpiera oczywiście nie? i tutaj sobie będę tego przeciwnika próbował atakować, jest ruch c6 ok, to przeszkadza skoczkowi w zagraniach dobrych, ja zagram po prostu e5 od razu będę przeciwnika atakował. Wprawdzie po tym ruchu, po tym ruchu mogę stracić tutaj gońca, ale zbiję tutaj, otworzy mi się linia. E, ok, jest atak na hetmana, w porządku, no to hetman b3, to jest bardzo przyjemny ruch. Zobaczcie, atakuje dwie, dwa pionki jednocześnie z dobrą, z dobrą grą. Wzbił, e, mogę też wtrącić, taki ruch, ja myślę, że wtrącenie tego ruchu jest dobre. Zawsze to deroszuje króla i zbicie tutaj. Oczywiście też bicie tutaj yy, może nastąpić. Yy, no, to się partia powinna szybko skończyć. Yy, dlatego, że są wielkie, wielkie problemy. Jeszcze przeciwnik ma takie posunięcie. Dlatego też mogłem wcześniej chyba tak zagrać. Ale myślę, że to nie ma ogromnego znaczenia. No tak, że widzicie, błędy popełniają. Yy, Ludzie na różnym poziomie, ale warto trzymać się tej zasady, żeby jednak spróbować grać solidne szachy przede wszystkim. Skoczek H5, no to będzie chciał tutaj, bo nie będzie chciał będzie, dać mi, będzie chciał mi dać mata, ale mam wybicie. Tutaj dobra, zbijamy na B7, cały czas broniąc gońca, dajemy szacha. Przeciwnik prawdopodobnie zagra gońcem albo królem, no to wtedy mamy tutaj strzała. Dokładnie tak też się dzieje, jak zagra z powrotem, to byłby mat, mata nie ma, ale mogę zbić tutaj. Ok, zagram teraz tak. Przypuszczam, że on zagra tutaj i mat na E8. Mamy to. Dobrze, jedziemy z nową partią. Szukamy gościa na 10 minut. Tak, właśnie przypominam, że gram na 10 minut plus 0. To jest takie optymalne tempo, żeby. Jednak tutaj zagram E5, żeby jednak spokojnie pokomentować. Zresztą osoby, które już speedruna wcześniejsze serie oglądały, no to wiedzą, że te dziesiątki są spoko. Goniec C4, ok, tutaj, o, mamy yy, 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 mamy tutaj partię wiedeńską. Zagramy sobie skoczkiem na C6. Skoczek F3, no dobra, czyli teraz bardziej partia włoska. Yy, teraz się zastanawiam, czy tak nie mogę. Mogę, skoczek e4. Takie ciekawe zagranie, bo jak skoczek wybija, to mam d5 i tutaj atakuje dwie figury. I tutaj czarne nie mają żadnych problemów. Nawet koniec b5 nie jest straszne. Bicie, bicie tutaj, mogę zagrać jakiś hetman d6. Wszystko na logikę, na rozwój. Raczej prosta sprawa. Już, że tak powiem, straszę trochę przeciwnika, na pewno jest zaskoczony, mam nadzieję, zresztą, znaczy duża szansa, że jest zaskoczony, ale dobrze to wymyślił, bardzo ładnie to wymyślił, trzeba mu oddać i teraz hetman d5 wydaje mi się, że jest dobre, dlatego, że tutaj jak zbiję skoczek, co jest ciekawe, to mogę zbić hetmanem tutaj gońca, jeżeli zbiję goniec z szachem, to oczywiście odbijam, zostaje mi para gońców, skoczek jest trochę zagubiony i to będzie też na pewno dobra pozycja. Dlatego, że moje gońce szybko grają. Dobra, jest wybicie, wybicie, a ja cały czas atakuję skoczka. Yy, przypuszczam, że tak może zagrać, to jest dobry ruch z jego strony. Chociaż, yy, chociaż yy, bicie, bicie skoczkiem i bicie na yy, G2. Yy, także w ten sposób sobie mogę zagrać F4. Może nieco lepsze, ale teraz, mój drogi przeciwniku, mam taki ruch jak goniec C5 i nie pozwolę Ci zrobić roszady. A zaskoczył mnie trochę. Biję w przelocie oczywiście, bo to na jedno w zasadzie wychodzi. On odbija tutaj, ja mogę zbić tu. Y on może zbić tu, ale wtedy zdobywam po prostu materiał. Chyba na to trzeba iść. Aha, chwila, 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 bo on zagra tu mi Wymieni Hetmany. Y tak nie chcę, więc zagnam koniec B6. Dlatego, żeby nie puścić króla do zrobienia Roszady. Moim planem jest zrobienie Roszady i zagranie wieża E8 z atakiem. Oczywiście może nastąpić szach, który nie nastąpił, więc szybko robię Roszadę i wieża E8 za chwilę zagrywam. I przeciwnik tutaj może mieć problem. Znaczy zagrywam. Teraz mogę zbić po prostu na G2, co jest lepsze, bo już nie ma Hetman E2 z szachem, więc to będzie na pewno lepsze. Pionkach, zobaczcie, że jest porówno. Ja mam jeszcze zepsute pionki, ale się tym w ogóle nie przejmuję, dlatego że król jest odkryty. Więc tutaj strategiczne podejście do struktury pionów nie musi mieć znaczenia żadnego. Absolutnie. Tutaj po prostu są groźby konkretne, taktyczne, więc przeciwnik no, tutaj będzie miał problem przede wszystkim. No i tutaj myśli. Myśli gość, ok. Dobra, no więc zbijamy na G2, czasami trzeba uważać na maty, no ale tutaj jest szach, moi drodzy, inaczej jeszcze mogę, mogę zagrać tak, mogę zagrać tu, ale nie, no szacha trzeba dać, bez dwóch dań. zasłonięcie się skoczkiem, oczywiście, normalna sprawa, myślę, że po prostu koniec H3, będę chciał zbić tu. a właśnie. Więc teraz mogę zdobyć po prostu jakość. Jeszcze zastanawiam się nad tym ruchem, dlatego że on będzie musiał tak się zasłonić i pewnie będę mógł zbić tu i potem tu. Więc zagram sobie szacha, dam szacha gońcem. To już mówię, działamy na taktyce. Dokładnie nie zauważył, więc zbijamy gońca na b2. On oczywiście może odbić tu, ale my a my możemy nawet tak zbić. To jest chyba jeszcze lepsze, bo jak odejdzie, to dostanie Mata. A jak zbije, no to oczywiście zdobywamy Hetmana. Ok, czyli wolał dostać Mata. Ok, lecimy dalej. Kolejna partia, może tym razem ruch d4, żeby troszeczkę. Zróżnicować debiuty mamy G6, ok. Jeżeli jest G6, no zagram E4 w takim razie, żeby przejść do obrony nowoczesnej i spróbować y, pograć albo ostro, jeżeli przeciwnik na to pozwoli. Jeszcze, zresztą zobaczymy, jak zagra. Na razie jest w porządku, D6, zmiana kolejności ruchów, to jest wszystko normalne. Koniec G7 powinien zagrać. Okay. jeżeli goniec G7, to ja będę mógł na przykład sobie spokojnie zagrać goniec E3. Jedna z możliwości z planem Hetman D2, i żeby tam celować. Ruch F3 tutaj się bardzo przydaje, żeby skoczek nie, nie wszedł na pole G4 z atakiem na tego gońca. Przypominam, że wymiana tego skoczka za tego gońca jest super dla czarnych. Dla białych, białe nie mogą tak po prostu tego gońca E3 oddać. Goniec czarnopolowy tutaj w tych strukturach, w tym debiucie. Bardzo ważną rolę pełni. Przede wszystkim rolę atakującą. Goniec G7 również jest bardzo ważną figurą. Moim planem teraz może być zagranie G4, H4, H5, coś w tym stylu. Ok, jest ruch E5, czyli atak w centrum. Mogę to przepchać, a mogę to przepchać, więc przepcham. Mogę też zagrać długą roszadę za moment. Takie są możliwości. To jest bardzo normalna pozycja. Gość gra prawidłowo, bez żadnych na razie błędów. Absolutnie wszystko działa jak należy. Ja, oczywiście, przepchałem pionka, żeby mieć silniejsze centrum. Taki ruch może być zagrany za chwilę. Myślę, że spróbuję go postraszyć. Zagram G4. rzecz jasna można by było też wyprowadzić e, figury, e, tutaj e, może być coś takiego zagrane jak B5 skoczek E2 i B4 jeżeli odejdę skoczkiem, bardzo ciekawe rzeczy są właśnie po na przykład biciu na G4, czasami takie poświęcenie trzeba brać pod uwagę, dlatego że czarne mogą się fajnie za figurę i dwa pionki rozwinąć na skrzydle królewskim, na to trzeba zwracać uwagę czasami ruch H3 wystarczy, żeby temu zapobiec i teraz mam czas właśnie widzicie, mogę szaleńczo grać H4 i H5, ale najpierw Wprowadzę swoje figury. Skoczek g Skoczek E2 i Skoczek na G3 będzie zdecydowanie lepszą bronią. Dokładnie tak zagram, dlatego że tu pilnuję silnego pionka E4, znaczy silnego pionka. Chodzi mi o to, że skoczek G3 spełnia świetną rolę i obronną, w, 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 taką wzmacniającą w centrum, a też mogę za chwilę grać właśnie H4, i skoczek też tu pomaga, pomaga w ataku. No, i przede wszystkim mam wyprowadzonego skoczka, to jest bardzo istotne. Następnym myślę, że dobrym ruchem jest zagranie gońcem na D3, skoczek E2, coś w tym stylu. To się będzie trzymało jak najbardziej dobrze. Ok, teraz się zastanowię, czy tędy, czy tutaj, żeby trzymać te pola. Myślę, że skoczek A4, żeby trzymać pola, przede wszystkim pole C5, ale pamiętajmy też, że przez B3 ten skoczek może sobie zawsze fajnie uciec, więc też może dostać dobrą, mieć dobrą placówkę do, do gry. Ja też nie muszę na siłę go tam atakować. Cały czas staram się rozwijać tutaj figury optymalnie. Żeby one dobrze grały I przede wszystkim też zrobić Długą ruszadę za moment O właśnie, szykuje się ruch koniec A6 Więc wyprowadzenie końca niekoniecznie Musi mieć sens Dobra, zagram teraz H4 Tak żeby już go straszyć troszeczkę atakiem On zagra oczywiście tak więc ja mogę sobie wtedy wybić, on wybije wieżą, zrobię długą roszadę, przeprowadzę króla na B1 i ten atak będę sobie kontynuował. Chociaż mogę też już spróbować ten atak kontynuować nawet bez robienia roszady. Ale granie gońcem też może być stratą tempa, aczkolwiek nie do końca, bo na przykład jak zagram gońcem i on zagrałby taki, by mi wybił, też mogę wybić pionkiem, otwiera się linia C. To też jest ciekawy motyw. W sumie może go zastosuję, jeżeli gość zagra goniec A6. Muszę przyznać, że na tym poziomie E, tysiąc e, z hakiem, gość gra naprawdę poprawne szachy, e, bardzo mi się one podobają. E, ok, e, tutaj zagram długą roszadę, żeby mieć e, dobrą baterię na linii D, bo już widzę, że się szykuje taki ruch jak C6. E, to jest e, jak najbardziej słuszne zagranie. Aha, teraz widzę coś takiego, że on może te C6 zagrać, bicie, bicie i B3 będę w ogóle musiał zagrać. On mi wybije, zepsuje, zepsuje strukturę. Wprawdzie będzie wisiał tu pionek Dobra, to może być korzystne mimo wszystko Trzeba też to brać pod uwagę Ale goniec B7 hmm. No w sumie ciekawe W sumie wszystko to jest ciekawe To jest kwestia też przeliczenia Oczywiście wariantu No właśnie, zagrał C6 Wow, tak jakby słyszał Bardzo dobrze zagrał, no dobra, ja biję Bo to już widziałem z daleka i muszę B3 Prawdopodobnie zbiję skoczek na szczęście, białopolowy goniec zatka mi tutaj wszystkie dziury, i za chwilę tego pionka będę chciał zbić. I już koncepcja ataku się zmienia. Ale ważne jest to, że goniec G7 w tym momencie nie, nie gra. Ważne dla białych. Nawet tym skoczkiem nie będę chciał uciekać. Dobra, zepsuta struktura. Król wydaje się, że ma zagrożenie, ale nie. Nie jest zagrożony. Tutaj nawet wymiana hetmanów białymi jest bardzo korzystna. Zobaczcie, cały czas bateria działa tutaj z tej strony. Dobra, przeciwnik będzie chciał mnie tutaj atakować. Tutaj C2. Zbijamy. Zbijamy na D6. Dlatego, że biorę po prostu pionka. On nie może hetmanem nigdzie ruszyć, bo zawsze go wymienię. A jak wymienię hetmany, to już jest bardzo dobrze... Zresztą mogę też zagrać wieża h2, żeby bronić na c2, więc to się wszystko trzyma. Za chwilę zagram goniec b5. W ogóle najlepiej jakby goniec stał na b3, ale ciężko go będzie tutaj przeprowadzić w tym momencie. Myślę, że taki ruch. Nie, tutaj nie może, przecież skoczka bije. No więc myślę, że tym ruchem też sparaliżowałem trochę przeciwnika. Myślę, że tak. Okay. No, zobaczymy, jak przeciwnik sobie tutaj zagra. Um, ja jestem zadowolony. Widzimy, że przecież też te gońce dobrze działają po tej stronie. Parę gońców przede wszystkim. No, coś tutaj czarne nie pograły w tej kolejności, ale naprawdę dobrze to wszystko wyglądało na samym początku i z fajnym zrozumieniem. Na pewno czegoś tu zabrakło, do dopracowania jest, ale na poziomie 1000 tak grać. Szapoba, przynajmniej początek, ale to jak w szachach było wiadomo, poziomy są różne, to jest wszystko kwestia wyćwiczenia. Do czego zachęcam absolutnie. Szachy są piękne na różnym poziomie. Dobra, goniec F8. Bardzo ładnie to sobie gość wymyślił. No, goniec B5 muszę zagrać obowiązkowo. Dlatego, że jeszcze mi nic nie grozi, a będę naciskał na skoczka. Goniec F8. Jak najbardziej taki ruch, pewnie się takiego ruchu spodziewam, to po prostu ucieknę sobie hetmanem, naciskając dalej na tego skoczka. Chociaż po goniec F8, no właśnie, Hetman D2, on ma taki ciekawy ruch hetman C7 i nie mogę zbić tu i zbić tu i zbić do końca, bo zostanę mata. Więc po takim ruchu po prostu zagram wieża H2, asekuracyjne posunięcie, żeby jednak wieża mi tutaj wspomagała obronę. Ale naprawdę yy, GMBC-11 dobrze grasz, naprawdę dobrze grasz. Podoba mi się te, podobają mi się te pomysły, które yy, tutaj przeciwnik realizuje. I to nieważne, że on ma przegraną pozycję, ma gorszą. To jest dobry objaw, słuchajcie, dobry znak na rozwój tego gościa. Tak to jest moja taka szybka ocena, ale po tych właśnie posunięciach dobrze. Tu widzę, że mogę wziąć jakość, ale odbije to mi się nie będzie za bardzo podobało. Wolę jednak wziąć hetmana. Słuchajcie, wymiana hetmanów mniejsza przewaga, ale bezpieczniejsza. Jednak ten goniec jest mi bardzo potrzebny. Wolę zachować tego gońca mimo wszystko. Nie zbić jakości, dlatego że tutaj by się dorwał i przeciwnik, właśnie poświęcając jakości, nie wiem czy był świadomy tego, dobrze zareagował. Myślę, że bardzo poprawnie. Nawet ta wymiana nie jest najlepsza, dlatego że goniec czarnopolowy tu się by świetnie rozegrał po czarnych polach, więc no. Bardzo ładny zamysł. Wolę w ten sposób. Oczywiście, jeżeli teraz wieża zbije na D8, to ja zbiję wieżę tu. Wtedy tak, bo już nie ma Hetmanów na szachownicy, więc jest troszkę bardziej swobodniejsza gra. Ale nastąpiła wymiana dobra w ten sposób. Ok. Myślę, że nawet G5 mogę zagrać. Skoczek, jak zagra tutaj, to wtedy zwiążę. Tak, G5 jest też ok, bo tutaj, jak wejdzie skoczek, to po prostu wybijam. No i trzeba postraszyć przeciwnika. No, wymiana jest, no musi tutaj wybić, nie wiem nad czym się zastanawia, ale okej. Okay. Dobra, G5 od razu. E, po to, że jak skoczek zagra tu, to, to tutaj, oczywiście on ma opcję też skoczek E8, jak najbardziej. E, wymiana, wiesz, będzie raczej korzystna dla mnie. I będzie końcówka. Mm, Sparł gońców po mojej stronie. Dokładnie tak też się dzieje. No, wymieniam aktywną, próbuję wymienić jego aktywną wieżę. Mam piątka więcej, to jest dużo w takiej końcówce. Więc to czynię. On skoczek tu, albo skoczek tu. Pozwolę mu wziąć tego gońca, bo mój pionek się wyprostuje i będzie wolny. I teraz kwestia dobrego przeliczenia, czy w którymś momencie tutaj wymiana nie jest dobra. Dobra, biję tu i pewnie tak. Jeżeli wybiję, wybiję. Potem wybiję tutaj i lecę sobie królem. Aha, chwila, chwila. Goniec F1 i te pionki będzie mi sprzątał. To też nie do końca chyba jest OK, ale to też dobrze, że przed ruchem zostało przeliczone. Dlatego, że ale zaraz mój pionek będzie wolny, to też jest atut, więc on, tymi pionkami, jak się zajmie, to mój pionek będzie tutaj szedł do góry. No, chyba że nie wybije mi tego gońca, przeciwnikowi została minuta z hakiem, więc też mało czasu też będzie miało znaczenie. Hmm. No, dobra. Skoczek E6, bardzo mi się to podoba z jego strony. Skoczek E2, gram koniecznie, żeby zalepić jednak te pola. Poza tym, skoczek na G3 swoją rolę już spełnił, więc przechodzę troszeczkę na tę stronę, ale pole D4 i F4. Nie, no nie mogę się nachwalić tego gościa, mimo wszystko. Bardzo logicznie gra w szachy, super, podoba mi się, gratulacje. To no tutaj, zaraz tutaj wybić, skoczkiem nie przejdę za bardzo, ale sprytnie gra, naprawdę. Yy, więc zagram sobie może najpierw. Hmm. Bardzo sprytnie gra muszę przyznać. Dobra, gram tak. Przerzucam skoczka na C1 i yy, też będę chciał szarpnąć się tutaj na pionka. Ewentualnie tutaj i na tego pionka. Dobra. Ta wymiana też jest OK. On tutaj gra w ten sposób bardzo ładnie gra. Bardzo ładnie gra, podoba mi się. Gram tu, licząc na to, że wybije, ja wybije królem, jeżeli on tu, to F4. Yy, tak, aktywność króla jest ważna. Piątkiem nie ma sensu, bo on pięknie mi blokuje, więc król musi iść szybko. Dobra, będzie mi sprzątał tam pionki Ale ja idę królem po tego pionka A5 I to jest, myślę, że spokojnie wygrana pozycja Zagram gońcem na D7 Tu pilnuję Dokładnie, on w ten sposób tak sobie gra Goniec D7 Może dać szacha oczywiście Ja pójdę tu, tu i posprzątam I mój pionek wygrywa partię Ha, on tutaj może zagrać Jeszcze tu mi pozbijać, jak domek z kart Może dokładne jeszcze zagranie jest goniec G4 Tak, żeby jednak przytrzymać pionka i ten plan jest nieunikniony No mam wbicie w przylocie na szczęście Ale bardzo sprytnie gra, naprawdę muszę przyznać No jest f5 jeszcze, coś takiego Zawsze gońcem tu trzymam Ważne, żeby gońcem nie puścić pionków Czasem koncepcja się zmieni mogę zagrać królem No ale widzę, że król idzie W tę stronę No już tak tego pionka wezmę To już jest pozamiatane Po prostu jestem szybszy. Tym pionkiem jeszcze tego wezmę. Dokładnie tak poszło. Eee, tutaj bicie. No to chyba tak trzeba zagrać. Jeśli tu, to tutaj mam opcję, oczywiście, wybicia. I bym te partię też spokojnie wygrał. Dobra, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.